To była bardzo udana jesień dla bielskich trzecioligowców. Rekordziści od trzeciej kolejki byli na szczycie grupy trzeciej, od piątej kolejki byli samodzielnymi liderami w rozgrywkach. Pytanie do specjalisty z branży paliwowej. Czy rekordzistom zabrakło na finiszu paliwa? Mam na myśli 93 minuty końcówki rundy jesiennej. 3 z Polkowic, skąd wróciliście z remisem, i 90 we Wrocławiu. Ja myślę, że tego paliwa nie zabrakło. Wydaje mi się, że od piątej kolejki wszystkie zespoły, które grały z rekordem, mogły mówić o tym, że grają z liderem, a że trafiliśmy na bardzo solidne firmy w ostatniej kolejce rundy jesiennej i pierwszej kolejce rundy wiosennej. Mowa tutaj o Górniku Polkowice i mowa o rezerwach Śląska Wrocław. Mogło wyglądać tak, jakby brakło nam paliwa. Okej, może 12 minut słabe w wykonaniu naszym w meczu ze Śląskiem Wrocław, ale spójrzmy, jak wyglądała druga połowa, kiedy strzeliliśmy bramkę kontaktową. Wtedy całkowicie losy się odwróciły i myślę, że ten mecz spokojnie był do zremisowania. Szkoda tylko tej trzeciej straconej bramki. Także myślę, że mowy o braku jakiegokolwiek paliwa, bądź jakiegoś wypalenia, bądź zmęczenia tutaj nie może być. W wywiadzie dla Sportowych Beskidów podkreślałeś mental. To był rzeczywiście klucz do głów naszych trzecioligowców? Mental, ważne słowo, ale uważam, że tutaj wiele czynników miało wpływ na to, jak wyglądaliśmy i finalnie w którym miejscu jesteśmy. Przede wszystkim to, jaka była komunikacja z sztabu, z radą drużyny, z kapitanem drużyny, z Konradem Karetą. To było ważne też, w jaki sposób prezes, zarząd z prezesem na czele podchodzi do życzeń zespołu czy życzeń sztabu i do ich stuprocentowej realizacji. Na to miało również wpływ to, co robimy, czy chyba najważniejsze rzeczy, to, co robimy w treningu, to, co robimy na boisku, i że to w każdym meczu przynosi oczekiwane efekty. Mental to uważam taka trochę droga na skróty, bo tych rzeczy dużo składało się na to, w którym miejscu teraz jesteśmy. 45 minut sparingu z ukraińską Wolską Połtawa, uczestnikiem rywalizacji w Lidze Konferencji Europy. To był taki mecz, mit założycielski rekordu Dariusza Klaczy, kiedy zespół i także obserwatorzy tego meczu mówili: o, to my tak potrafimy grać? Wydaje mi się, że ten mecz był przełomowym meczem dotyczącym zweryfikowania filozofii narzuconej przeze mnie i dotknięcia jej w takiej pełnej okrasie przez zespół. I finalnie to przez te 45 minut przyniosło rewelacyjny skutek, bo prowadziliśmy 2-0 i nie byliśmy gorszym zespołem od uczestnika Ligi Konferencji. Po tym meczu wyciągnęliśmy wiele ciekawych rzeczy, wiele ciekawych sytuacji, którymi mogliśmy się dotknąć na tle bardzo dobrego przeciwnika, i te sytuacje zaczęły działać. Także wydaje mi się, że tak, że to był taki mecz, w którym ta nasza czterotygodniowa praca mocno się zazębiła. A najbardziej wstydliwy mecz lub fragment z rundy jesiennej? Czy był to pucharowy mecz w Bronowie? Tak, zapomniałem o tym meczu, bo prosiłem zawodników, żeby jak najszybciej o tym meczu zapomnieli. No, czasami zdarzają się wypadki przy pracy i ten mecz z Brunowem, to uważam, że to był taki bardzo mocny wypadek przy naszej pracy, ale tak patrząc dalej w przyszłość, uważam, że tak miało być i tak się stało, wyciągnęliśmy z tego wnioski i mogliśmy się bardziej skupić na lidze. A mecz lub fragment z tej jesieni, o którym będziesz wnukom opowiadał? Wiele było takich fragmentów. Przede wszystkim dla mnie najcenniejsze były te fragmenty meczy, w których zespół w 100% realizował to, nad czym pracujemy. Myślę, że 3 strzelone bramki w meczu z rezerwami Górnika Zabrze to były takie bramki, nieskromnie może powiem, moje. Czyli w 100%, nad którymi pracujemy. Strzał z pierwszej strefy Daniela Świderskiego, pierwsza bramka to zamknięcie, i strzał z drugiej strefy Daniela Kamińskiego, i trzecia sytuacja, zabezpieczenie półprzestrzeni i znakomite uderzenie Noconia. Czyli to były te bramki, nad którymi pracujemy w mikrocyklu. I chyba ten mecz był takim meczem, który w 100% możemy przypisać całemu zespołowi, sztabowi i zespołowi. Przez chwilę pomówmy o personaliach na wstępie. Twoja ocena letnich transferów. Przychodząc do zespołu, martwiłem się jedną rzeczą, że nie znam
środowiska trzecioligowego, że nie znam zawodników ze środowiska trzecioligowego i tutaj oczekiwałem bardzo dużego wsparcia swojego sztabu i dyrektora Marka Homy i takie wsparcie dostałem. Uważam, że bardzo trafione transfery. Maciek Mańka, ogromne doświadczenie, które wniósł. Daniel Kamiński, który do końca może, nie przemawiają za nim liczby, ale na pewno praca, którą on wykonuje, praca motoryczna, jak on walczy na boisku, sprawiły, że mega trafiony transfer i sprawiły, że ten chłopak wywalczył pierwszą jedenastkę i teraz ktoś bardzo musi się napocić, żeby go posadzić. Idzik, który jest bardzo mocną konkurencją dla Daniela Świderskiego i który cały czas gdzieś mocno depta po piętach Danielowi, to też powoduje to, że Daniel został królem strzelców ligi. No i przede wszystkim zespół, nie? Cały zespół, który musiał uwierzyć w to, co my mamy mu do przekazania, co ja mam mu do przekazania i to chyba jakby pozwoliło na wprowadzenie takie dosyć dynamiczne zawodników, mowa o nowych transferach, no i takie zazębienie się jakby całego zespołu. A z ludzi, których tu zastałeś, kto zaskoczył Cię najbardziej in plus? Mówię o zawodnikach, których nie znałeś lub o których niewiele wiedziałeś. Powiem szczerze, że jakby znałem wartość niektórych piłkarzy. Dostawałem informacje, że teraz będę pracował z najlepszym środkowym pomocnikiem w tej lidze. Mowa o Tomku Nowaku. Dostawałem informacje, że będę miał do czynienia z jednym z najlepszych napastników tej ligi. Mowa o Danielu Świderskim, że będę pracował z najlepszym obrońcą tej ligi. Mowa o Konradzie Karecie. Powiem szczerze, że jakby nie sposób tutaj oceniać po kolei tych zawodników, bo każdy wniósł coś do tego zespołu. Ja przede wszystkim jestem w takim głębokim, nawet nie zdziwieniu, ale z takim głębokim szacunkiem podchodzę do tego, jak my jako pojedyncze zawodnicy, czy jako zespół uczyliśmy się na swoich błędach, czy na swoich porażkach, których może wiele nie było, ale przede wszystkim na swoich błędach. Jak traciliśmy bramki, to później unikaliśmy już takich zachowań. Jak mało strzelaliśmy, to za chwilę wyciągaliśmy wnioski, szukaliśmy miejsc, z których możemy bramki zdobyć w kolejnych meczach. I przede wszystkim tutaj na ogromne podziękowania należą się każdemu zawodnikowi, który po tym pół roku czuje progres dotyczący swojej osoby. Jesteśmy dopiero na półmetku rozgrywek. Przed rokiem lider grupy trzeciej również miał czteropunktową przewagę nad wiceliderem. Chyba nikomu za tym nie grozi mentalny odlot. Myślę, że nie. Przede wszystkim jeśli on nie grozi sztabowi, to chyba źle nie będzie. Oczywiście pokazują sytuacje, przykład Rakowa, dwa Częstochowa czy Goczałkowic, że trzeba być bardzo czujnym, kiedy się jest po pierwszej rundzie liderem z taką, no mówmy się, niewielką przewagą. Pewnie zespoły, które są tuż za naszymi plecami, będą chciały podjąć kroki i zbroić się, żeby móc nas z tej pozycji lidera w rundzie rewanżowej zepchnąć. Oczywiście my też nie chcemy przespać tego okresu transferowego, już pracujemy nad tymi transferami. Na pewno o 3-4 nazwiska będę bardzo mocno zabiegał. Już jesteśmy po wstępnych rozmowach i przede wszystkim chcemy dać impuls szatni, że to wszystko, co wykonało się w te 18 kolejek, to jest jeszcze nie wszystko. Jeszcze potrzebujemy domknąć ten sezon pozostałymi 16 kolejkami i stąd wierzymy, że te wzmocnienia są potrzebne. Zaraz nastąpi świąteczno-noworoczna przerwa, a po niej powrót do pracy na wielu płaszczyznach. Już wspomniałeś częściowo o tym, iż pracujecie na rynku transferowym, ale przede wszystkim mam na myśli teraz pracę stricte treningową, treningową robotę, sparingi. Co czeka rekordzistów po nowym roku? Po nowym roku rekordzistów czeka nowe rozdanie. Mowa tutaj o tym, że mieliśmy tylko 4 tygodnie na wprowadzenie i przekonanie zespołu do swojej filozofii gry. To było bardzo mało czasu i mało czasu to było również na wprowadzenie wszystkich rzeczy, które chciałbym wprowadzić. Teraz będzie trochę więcej na to czasu i myślę, że nasza gra jeszcze ulegnie znacznej poprawie. Ale żeby móc przetestować tą grę naszego zespołu, móc wyciągnąć ciekawsze wnioski niż do tej pory wyciągnęliśmy, potrzebni są do tego sparring partnerzy i takich sparring partnerów uważam dosyć wymagających zaplanowaliśmy na ten okres dwumiesięczny. Jest to m.in. pierwszoligowe Zagłębie Sosnowiec czy drugoligowa Polonia Bytom, także uważam, że są to zespoły, nad którymi będziemy mogli sprawdzić w którym kierunku i czy w dobrym kierunku idziemy. I już na koniec, i tak retorycznie, a gdybyśmy tak przełożyli święta
na przyszłoroczny czerwiec. Co chciałbyś znaleźć wówczas pod choinką? Chciałbym, żeby marzenia wszystkich ludzi rekordu Bielsko-Biała zostały spełnione. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.